Siemano, witam was bardzo serdecznie na kanale MedDoc. Dzisiaj wreszcie możemy zaprezentować wam nowego cache'a. Cache'a w zupełnie nowej odsłonie. Przejdziemy się po mapce i zobaczymy, co się zmieniło. Jak widać na pierwszy rzut oka zmieniło się sporo. Przede wszystkim grafika jest bardziej zielona, przejrzysta. W wielu miejscach autorzy otworzyli przestrzeń, jest więcej światła. Wprowadzili takie właśnie akcenty jak ten misiek, który po uderzeniu wydaje z siebie dźwięk. Bardzo fajne tekstury mapy. Jak widać, pojawiło się kilka ciekawych elementów, które urozmaicają wygląd. Mit został bardzo odmieniony. Jak widać, tutaj pojawiła się taka kładka nad boostem. Bardzo fajne miejsce, można tam wskoczyć bez problemu. W wentach myślę, że nic się nie zmieniło. Wenty są troszkę szersze, są bardziej przejrzyste. Tu się otworzył sufit w wentroomie. Jak widać, tutaj teraz pojawiła się jeszcze taka rynienka, która pozwoli nam wskoczyć. Oczywiście mi się nie udało, ale można tam normalnie z cementu wskoczyć sobie na daszek, może to ułatwić. Jak nam idzie, widać w konektorze, bardzo fajne miejsce do odbijania mida, jednak CT miało tutaj problem, żeby utrzymać ten mid, a jednak autor mapy FM Pwn przyszedł z pomocą dla CT. Na B zmieniły się przede wszystkim tekstury, jest więcej światła, lepsza przejrzystość mapy, tutaj taki ciekawy akcent, bronie z CS-a. Jak widać wentylowym, tak jak już mówiłem, jest otwarty dach, przez to można rzucać smoki na mida, na A, na B, w zasadzie wszędzie. Bardzo fajne miejsce. Tutaj ten bok został zwiększony, przez to możemy się za nim schować, fajnie postrafować, zajmować sobie tą pozycję. Jak widać, okienka są tak jak były, dalej bez zmian. Ciekawa opcja. Pojawiły się kosze, które się palą i po kilku sekundach dostajemy obrażenia po jeden. Pojawiły się tutaj też takie daszki, na których możemy się skampić, zasejwować broń albo na przykład zaskoczyć przeciwnika, który będzie chciał zająć tą pozycję. Skarpeta jest bardziej otwarta, jest więcej miejsca, jest przejrzyście, można sobie pilnować z toksika elegancko tej pozycji. Na highwayu niewiele się zmieniło, jest bardzo fajnie, więcej światła. Tutaj pojawiła się taka belka, za którą możemy się schować, fajnie przystrejfować, odbijać samochód. Wózek jest bardziej przejrzysty. Tutaj bez zmian wiele się nie zmieniło. Na siatce nic. Tutaj boks jest trochę większy, nie trzeba kucać, żeby się dokładnie schować. Pojawiła się nowa skrzynia, która daje zupełnie nowe możliwości odbijania A albo utrzymania tej pozycji. Bardzo fajne miejsce. Na samochodzie teraz jest bardziej otwarta przestrzeń, można rzucać fajniejsze smoki. Cała nowa mapa The Cache przypomina Prypeć. Myślę, że jak nowy cache pojawi się w map poolu, to będzie to jedna z moich ulubionych mapek. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie lajka, suba. Napiszcie komentarz, co chcielibyście zobaczyć w przyszłych filmikach. My postaramy się przygotować dla was materiał. Trzymajcie się, pozdro!